Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, przed nami kolejne ważne wydarzenie z racji inauguracji prezydentury Andrzeja Dudy. Jesteśmy na placu przed Zamkiem Królewskim w Warszawie. Za chwilę w tym zamku, w sali wielkiej, będzie miało miejsce przekazanie insygniów Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. Tutaj to spotkanie, to wydarzenie będzie prowadziła pani dyrektor protokołu dyplomatycznego, pani Irena Lichnerowicz-Augustyn, a powita pana prezydenta w progach bardzo oficjalnie dyrektor Zamku Królewskiego, profesor Andrzej Rotermund. Drodzy Państwo, jak z pewnością widzicie, na placu przed Zamkiem Królewskim wielu Polaków. Ci, którzy witali pana prezydenta, gdy przechodził z archikatedry świętego Jana Chrzciciela ulicą Świętojańską do zamku. I teraz cały czas są, ponieważ oni chcą mu towarzyszyć, chcą być razem z nim, kiedy będzie krakowskim przedmieściem udawał się do Pałacu Prezydenckiego. To zaraz po tej uroczystości. A teraz serdecznie zapraszamy do bycia razem z nami podczas tego, co dziać się będzie na Zamku Królewskim w Warszawie. Jest też zaplanowane przemówienie pana prezydenta.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, no przepraszamy bardzo za drobne kłopoty. Pan prezydent jest w pałacu, w Zamku Królewskim w Warszawie. W tym momencie nakazuje, jest przekazanie insygniów Orderu Orła Białego, Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. Został przywitany już przez panią dyrektor Irenę Lichnerowicz-Augustyn. Miało też wystąpienie, miejsce powitalne dyrektora Zamku Królewskiego, pana profesora Andrzeja Rotenmunda, a przed chwileczką przemawiał członek kapituły Orderu Orła Białego i na podstawie artykułu z ustawy o orderach i oznaczeniach proklamuje prezydenta RP, pana Dudę, kawalerem Orderu Orła Białego i jego wielkim mistrzem. W tym momencie oficer Wojska Polskiego wniósł odznaki Orderu Orła Białego, prezentuje je prezydentowi. Pan prezydent za chwilę dotknie szarfy orderowej i podziękuje skinieniem głowy, a następnie oficer zajmuje miejsce po prawej stronie pana prezydenta. 1992 roku, orderach i odznaczeniach. Teraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, występuje Duda, pani Magdalena Fikus, która jest kanclerzem Orderu Odrodzenia Polski i przemawia do zgromadzonych. Polski pierwszej klasy i stał się wielkim mistrzem orderu i przewodniczącym jego kapituły. Podpisane kanclerz Orderu Odrodzenia Polski, Magdalena Fikus, dano w Warszawie na Zamku Królewskim w dniu 6 sierpnia 2015 roku. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, o zabranie głosu. Wysokie kapituły, szanowni Państwo, kawalerowie orderów, pani premier, panie premierze, panie marszałku, czcigodni goście. To wielka dla mnie chwila. Chwila wielkiego zaszczytu. Bo oto stałem się kawalerem dwóch największych w Polsce orderów. Orderów o wielkiej tradycji. O wielkiej tradycji przede wszystkim niepodległej Polski. Order Orła Białego, 310 lat, symbol naszej wolności, był wręczany wtedy, kiedy Polacy wierzyli, że mieszkają w wolnym kraju. Nie zawsze była to Polska wielka, bo był wręczany też w Królestwie Polskim, w Księstwie Warszawskim, ale była zawsze ta wiara, że ten order oznacza wolność i zawsze starano się nim odznaczać tych najbardziej wybitnych, tych, którzy w nadzwyczajny sposób zasłużyli się dla Rzeczypospolitej. Order Odrodzenia Polski, tradycja krótsza, ale także wielka, druga Rzeczpospolita, 21 rok. Dziś w Polsce, która odzyskała suwerenność i niepodległość, przywrócone są mu już od lat dawne jego oznaczenia. Orzeł odzyskał koronę, wrócił rok 1918, zastępując czasowo tylko widniejący 44. I chciałbym dzisiaj zapewnić przede wszystkim moich rodaków, ale także wszystkich Państwa,
że będę czynił wszystko, aby nawiązać wraz z kapitułami do najlepszych tradycji tych orderów, aby otrzymywali je ludzie godni, ludzie, którzy wpisali się w istotny sposób w polską historię, ludzie, którzy dla Rzeczypospolitej mają rzeczywiście znamienite zasługi. To ważne, ważne dla budowania naszej tradycji, bo te ordery, dekorowanie nimi także tradycję buduje, buduje historię. Przed nami w niedługim czasie dwie wielkie rocznice wydarzeń o fundamentalnym znaczeniu dla historii polskiego państwa. 1050. rocznica Chrztu Polski w przyszłym roku, a potem 100. rocznica odzyskania niepodległości. Wydarzenia z całą pewnością niezwykłe. Wierzę w to, że w wydarzenia te wpiszą się te znamienite, najwspanialsze polskie ordery, że będą wręczone ludziom godnym, że będzie w ten sposób budowana i historia tych orderów, i historia Rzeczypospolitej. Na zakończenie chcę powiedzieć jedno. To, iż otrzymałem dzisiaj te ordery, że stałem się ich kawalerem w związku z objęciem Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, traktuję jako wielkie zobowiązanie nie tylko w znaczeniu tego, iż trzeba ze wszystkich sił się starać, by podkreślać na każdym kroku godność tych orderów, także poprzez tych, którzy są nimi dekorowani, ale także dlatego, że nie mam dziś poczucia, abym na te ordery zasłużył. I chcę powiedzieć, że wierzę w to głęboko i będę czynił wszelkie starania, aby na koniec mojej prezydentury Polacy uważali, że byłem tych orderów godny i jestem ich godny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz chciałabym zaprosić kolejno przedstawicieli najwyższych władz państwowych o złożenie panu prezydentowi życzeń z okazji objęcia przez niego najwyższej funkcji w państwie. Proszę pana marszałka Senatu w towarzystwie wicemarszałków Sejmu oraz wicemarszałków Senatu o złożenie życzeń. Zapraszam. W tym właśnie momencie przedstawiciele Sejmu, Senatu na czele z marszałkami obu izb podeszli do pana prezydenta, składają mu życzenie, jak zapowiedziała pani Irena Lichnerowicz-Augustyn, dyrektor protokołu dyplomatycznego. Prezes Rady Ministrów wraz z wiceprezesami Rady Ministrów o złożenie życzeń panu prezydentowi. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z prezesem Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka i prezesem Instytutu Pamięci Narodowej o złożenie życzeń panu prezydentowi. Zapraszam Państwa.
Dziękuję bardzo. Uprzejmie proszę szefa sztabu, pana generała, o złożenie życzeń panu prezydentowi. Szanowni państwo, uprzejmie proszę nuncjusza apostolskiego, dziekana Korpusu Dyplomatycznego o złożenie życzeń prezydentowi. Uprzejmie proszę ich eminencje i księży arcybiskupów oraz przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych o złożenie życzeń panu prezydentowi. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, uprzejmie proszę pana Jana Cytowskiego, przewodniczącego Rady Polonii Świata oraz panią Angelikę Borys, prezes Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi o złożenie życzeń panu prezydentowi. Panie prezydencie, szanowni państwo, na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Teraz pan prezydent podejmie gości lampką wina w skarbcu. Bardzo proszę o przechodzenie przez salę rady do skarbca. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy. Спокойно.
spokojnie do pałacu. Grazie, ma avremo occasione. Wiadomo, jak pan prezydent będzie przemieszczał do pałacu. Czyli raczej na jakiś tam postkę, jak idzie i cały się nie wiadomo co, to raczej. No ja wiem. Dziękuję. Ale ci powoli do pałacu najpierw kierować. Zapraszamy serdecznie Państwa do skarbca przez salę rady na lewo, tak? Dzień dobry. Drodzy Państwo, odprowadzamy Pana Prezydenta do Pałacu Prezydenckiego. Przed chwileczką zakończyły się uroczystości na Zamku Królewskim, gdzie zostały mu przekazane insygnia Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. Tak na gorąco jest z nami pan senator Wojciech Skurkiewicz. Panie senatorze, jakie wrażenie po dzisiejszym zaprzysiężeniu pana prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym, czy to, co działo się w katedrze, teraz Zamek Królewski, za chwilę też i odebranie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi na placu Marszałka Piłsudskiego. Ojcze, szanowni Państwo, dla takich chwil naprawdę warto żyć. I te modlitwy nasze, żeby przywrócić ojczyźnie i prezydenta, spełniły się. I naprawdę to jest wielkie wzruszenie dla nas i na Zgromadzeniu Narodowym, na sali sejmowej. I tutaj te uroczystości podniosłe i w samej katedrze, na Zamku Królewskim, już za chwilę również na placu Piłsudskiego. To jest naprawdę niesamowite przeżycie i to jest olbrzymie wzruszenie. To jest, tego się nie da naprawdę opisać. Tak długo, długo czekaliśmy na taką chwilę. Chociaż wielu myśli, że cały czas praca ogromna przed nami. Oczywiście, to był dopiero pierwszy taki mały krok, ale jakże ważny. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pierwsza osoba w państwie, Andrzej Duda, jest już na tym fotelu, na tym zacnym urzędzie. I teraz kolejny krok, przed nami wybory parlamentarne już w październiku i to będzie ten kolejny krok do tego, aby odrodzić naszą ojczyznę, aby w naszej ojczyźnie wreszcie zaczęło się zmieniać. Zmieniać przede wszystkim na lepsze. A czego pan senator życzy? Tak od serca prezydentowi? Przede wszystkim życzę, żeby pozostał takim, jakim jest. Człowiekiem blisko ludzi, człowiekiem blisko bliźniego, pochylającym się nad każdym problemem. Problemem tych najbiedniejszych, ale również i tych, którzy potrzebują pomocy. Żeby również tak wspaniale spotykał się i przemawiał podczas tych spotkań, ale również i modlił się, bo to było widać w katedrze. Ja obok praktycznie siedziałem pana prezydenta i widać ten majestat również i tą jego wielkie przywiązanie. Związanie do Boga, do ojczyzny, do Kościoła. Bardzo dziękuję, panie senatorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Dziś te wszystkie uroczystości z racji inauguracji prezydentury pana Andrzeja Dudy transmitujemy to wszystko. Jesteśmy razem. Niech to będzie też ku pokrzepieniu naszego ducha narodowego.